I teraz pierwsze pytanie. Czy można uprawiać filozofię niezależnie od nauki i co to miałoby znaczyć? Może pan doktor Marcin Bogusławski zacznie. Zacząłbym od próby zrozumienia tego pytania, bo chociażby taką kwestią, która wymaga namysłu, jest to, co będziemy rozumieli przez naukę. Jeżeli będziemy rozumieć naukę jako science, dojdziemy do troszeczkę innych wniosków, niż jeżeli potraktujemy naukę jako nauki i osobno będziemy mówić na przykład o naukach ścisłych i naukach społecznych i humanistycznych. Jest też kwestia, czy da się mówić o jednej filozofii, czy da się mówić o wielu filozofiach. Takie prywatnie optuję za tym, żeby mówić nie o filozofii, a o filozofiach i o naukach, a nie o nauce. Bez względu na to sądzę, że da się uprawiać filozofię niezależnie od nauki. Przynajmniej próbują to robić filozofowie w nurcie transcendentalistycznym, gdzie chcą zajmować się jakąś płaszczyzną fundamentalną, która gruntuje poznanie naukowe. Więc jeżeli uznajemy zasadność tradycji transcendentalistycznej, to oczywiście można uprawiać filozofię niezależnie od nauki, to nauki po prostu. Jeżeli chodzi o niezależność filozofii, chociażby od przyrodoznawstwa, można tak uprawiać filozofię polityki. A tutaj chociażby, nie wiem, wskazać można Lafira McIntyre'a, który nie musi posiłkować się wynikami nauk przyrodoznawczych, prowadząc swój dyskurs, ale z kolei uprawiając filozofię polityczną i społeczną, warto byłoby mieć chociaż elementarną świadomość teorii społecznych funkcjonujących w socjologii. Więc mielibyśmy tutaj z kolei jakąś zależność od nauk społecznych czy nauk humanistycznych. Tak? Dalsze kwestie, które się pojawiają, to refleksja filozoficzna prowadzona na kanwie analizy tekstów, czyli metody nauk humanistycznych, niekoniecznie ściśle filozoficzne. Sama analiza tekstu, wyniki badań filologów, tak? Chociażby dla osób zajmujących się myślą starożytną, taka praca Charlesa Kana dotycząca tego, co znaczyło jest w starożytnej Grece. Więc ja myślę, że tutaj sytuacja jest bardzo różnorodna, że da się wskazać obszary filozoficznego namysłu niezależnego od nauk, ale one będą przebiegać w różny sposób, też w zależności od celu, jaki sobie stawiamy. Najbardziej takim radykalnym sposobem odżegnania się od nauki to moim zdaniem w filozofii byłyby pewne prądy egzystencjalistyczne. Myślę tutaj chociażby o Olivier Szeftowie, który nie dość, że programowo chciał uprawiać filozofię od nauki niezależnie, to jeszcze o nauce miał zdanie, no mówiąc eufemistycznie, nie najlepsze, tak? On budując dyskurs taki mocno związany z tradycją religijną, przypominał na przykład, że ludzie zgrzeszyli jedząc owoc z drzewa poznania. I twierdził dalej, że skoro nauka to ma być takie poznanie w sensie super poznania, no to nauka jest wszystko super grzeszna. Więc on jako egzystencjalista całkowicie musiałby taką perspektywę zanegować. Moja odpowiedź w takim układzie nie jest jednoznaczna. No, moja będzie jednoznaczna. Mnie się wydaje, że po prostu filozofii, przypomnijmy, że pytanie było tak sformułowane, czy można uprawiać filozofię zupełnie niezależnie od nauki. No więc moja odpowiedź jest taka, że absolutnie nie. Jest to w ogóle niemożliwe. Dlatego, że można moim zdaniem wykonywać taką filozofię, stworzyć taki wyrób filozofiopodobny bez nauki. To znaczy, trzeba po prostu z góry założyć, a priorycznie założyć, to dogmatycznie założyć, że istnieją jakieś sfery życia czy sfery rzeczywistości, które są zasadniczo niepoznawalne przez naukę. I wtedy trzeba dodatkowo założyć, że my mamy jakąś drogę do poznawania tych sfer. Wtedy taki filozof może faktycznie zająć się swoją robotą, mówiąc: ja nigdy nie zaglądam w to, co tam naukowcy robią, ponieważ wiem z góry, że cokolwiek oni zrobią, będzie dla mnie nieistotne. No ale to jest założenie kompletnie niefilozoficzne z istoty sprawy, ponieważ nikt nie ma takiej wiedzy, że istnieją sfery, które są niepoznawalne z zasady przez naukę. Wiemy, że są sfery, co do których nauce jak dotąd nie udało się dobrze wytworzyć wiedzy takiej, z której bylibyśmy zadowoleni.
Co do tego nie ma wątpliwości. Ale nie mamy wiedzy stuprocentowej, a priorycznej, że coś jest zasadniczo niepoznawalne. No więc, gdyby przyjmując takie tę tezę, jeżeli ktoś się zajmuje czymkolwiek w filozofii, to wypadałoby, żeby sprawdził, czy czasem nauka nie rozwinęła się na tyle, że na przykład odkryła nowe metody, albo na przykład zastosowała stare metody w nowym miejscu, na jakimś nowym polu, odkrywając coś, co będzie relevantne dla filozofii. Ja podam Państwu taki przykład, gdzie to funkcjonuje dokładnie w ten sposób. Tym przykładem jest filozofia umysłu, gdzie mamy problem, jakim jest pytanie o ludzką świadomość. I co do tego pytania nie ma żadnej wątpliwości, że nauka nie dała nam odpowiedzi satysfakcjonującej jak na razie, co to jest ludzka świadomość. No tak jest, nie wiemy tego na razie. Nie wiemy jednakowoż, że to jest na przykład niemożliwe, aby nauka nam ją kiedyś w przyszłości podała. Może ta odpowiedź padnie ze strony nauki, a może padnie ze strony filozofii. Więc filozof zajmujący się filozofią umysłu, no, robi swoimi metodami, ale co chwilę musi patrzeć, co ci na przykład neurobiolodzy robią, bo być może, a już się okaże, że za pół roku oni dadzą mu odpowiedź, której szukał. I mi się wydaje, że w każdej dziedzinie filozofii jest dokładnie tak samo. Po prostu nie można z góry założyć, że ludzie parający się taką twardą nauką, science właśnie, nie zrobią czegoś, co będzie dla nas nagle relevantne. Moim zdaniem to byłoby, takie stanowisko byłoby z góry niefilozoficzne po prostu, tak z góry założyć, a wielu filozofów coś takiego robi. I drugi powód, dla którego moim zdaniem nie da się uprawiać filozofii niezależnie od nauki, to jest po prostu to, że my jesteśmy wszyscy w dzisiejszych czasach, bo oczywiście mówimy teraz, czy dziś, ja to tak sobie dopowiedziałem, panie Rafale, czy dziś nie można uprawiać nauki bez filozofii bez nauki, no bo my dziś jesteśmy wszyscy produktami nauki w tym sensie, że przeszliśmy edukację i mamy pewną wiedzę przez naukę nam daną. Teraz filozof, który chciałby całkowicie abstrahować od nauki, ryzykuje to, że po cichu przemyca swoją wiedzę, którą traktuje jako na przykład intuicję jakąś lingwistyczną, albo intuicję moralną, albo jakąś intuicję filozoficzną. To najlepiej widać w eksperymentach myślowych, gdzie filozofowie zastanawiają się nad czymś i mówią w pewnym momencie: o, to jest niemożliwe, albo to jest możliwe. I teraz, jak badamy te, pytamy ich, a skąd wiesz, że to jest niemożliwe? To mówią, no to na podstawie takiej intuicji filozoficznej wiem. Ale jak popatrzymy na tę intuicję filozoficzną, to najczęściej jest taki po prostu zdrowy rozsądek plus ich wiedza ze szkoły, czy ze studiów, czy to, co sobie tam podczytali. Krótko mówiąc, filozofowie, nawet gdyby chcieli, nie umieją sobie w głowie tak odciąć tego, czego się nauczyli z tej wiedzy, którą przejęli od nauk ścisłych. Więc moim zdaniem to po prostu jest niemożliwe, a po drugie, nawet gdyby ktoś chciał, to byłoby po prostu z gruntu niefilozoficzne. Wczesne pytanie, tak? Czy chciał pan coś dodać? Nie, dodawać bym nic nie chciał. Chciałbym Pawła coś zapytać. Czy na przykład w takim układzie, skoro zostajemy tak w kwestii tego odniesienia do science, dekonstrukcja nie jest filozofią? Dekonstrukcja. Dekonstrukcja nie jest filozofią. Nie mam pojęcia. To co powiedziałem, ma tylko taki, jedynie taki wniosek bym chciał wyciągnąć, że jeżeli dekonstrukcja przyjmuje tak dogmatycznie, a priorycznie takie założenie, bez jakiegokolwiek uzasadnienia, a na pewno nie ma uzasadnienia, ponieważ my tego po prostu nie wiemy. Nie wiemy tego, że nauka nie może czegoś poznać. No to po prostu nie to, że nie jest filozofią, po prostu jest złą filozofią. Okay. Z drugiej strony może być tak, że jeszcze tego nie wiemy, bo jeżeli, tak jak właśnie pan powiedział, że czy właśnie można filozofię uprawiać niezależnie... Przepraszam bardzo, czy są mikrofony, bo ja tutaj siedzę i nie słyszę, co mówisz. Więc nie wiem, czy to ma... Są jeszcze tu miejsca. Na podłodze jeszcze są miejsca. To może głośniej, Rafał. Dobrze. To może przejdźmy do drugiego pytania. Chyba nie da się rady głośniej. Ale jak wy mówiliście, to nas słyszeliście? Tak. Okej, okay. To jest dobra wiadomość. Bo nie mamy mikrofonu. Technologia zawodzi, tylko filozofia się. Przechodzimy do drugiego pytania. Tak jak rozumiem. Czy wiedza naukowa jest prawdziwa, czy jedynie użyteczna? Czy można coś takiego powiedzieć?
No, jaka kolejność? Taka sama? Jak chcesz. Czyli ja po raz kolejny bym powiedział, że to jest kwestia tego, jak to pytanie się rozumie. Czyli jak na przykład będziemy rozumieli prawdziwość teorii naukowych, tak? Ja zastanawiałem się nad tym pytaniem, mam wrażenie, że zadając pytanie o to, czy teoria naukowa jest prawdziwa, na ogół tak naprawdę przemyca się pytanie, czy ona jest realistyczna w takim metafizycznym sensie. Czyli ona byłaby wtedy prawdziwa, gdyby teorię i rzeczywistość łączyła relacja reprezentowania, która w mocnym sensie jest izomorficzna. W takim mocnym sensie uważam, że teorie naukowe prawdziwe nie są. Nie mam żadnego... A cokolwiek jest? Nie, uważam też, że też nie. Tak. Ale skoro mówimy o nauce, to do tego się odnoszę. Tak? Można oczywiście myśleć o różnych słabszych formach realizmu. Ja zacząłem sobie myśleć między innymi o realizmie wewnętrznym Putnama. Zacząłem o nim myśleć dlatego, że to jest pomysł wykorzystywany w metodologii historiografii. Na przykład przez Chrisa Lorenza, który z jednej strony próbuje pokazać, że na gruncie nauk historycznych niemożliwy jest taki realizm naiwny, metafizyczny, coś, co my kojarzymy z taką figurą obiektywnego, pozytywistycznego historyka, ale z drugiej strony chce odeprzeć coś, co kojarzy się z historiografią postmodernistyczną, jakimś anarchizmem, mocnym relatywizmem, czyli powiedzenie, że historyk pisze tylko opowieści i nic więcej. Tak? Tylko problem jest taki, że dla mocnego realisty, pewnie taki realizm wewnętrzny już nie będzie realizmem z prawdziwego zdarzenia, to jest raz. A dwa, że na gruncie na przykład historiografii trudno byłoby odróżnić tak naprawdę realizm wewnętrzny od chociażby narratywizmu Haydena White'a, który też mówi, że istnieje jakiś X, tylko że to X jest dane tylko w ramach narracji historycznych budowanych za pomocą określonych figur retorycznych. Tak? Ja nie wiem, czy to pytanie o prawdziwość, a w konsekwencji o realność tego, co teoria naukowa opisuje, nie wynika po prostu z tego, że my jesteśmy, tak Kałuszyńska twierdzi, emocjonalnie, pozytywnie, aksjologicznie nastawieni do słowa realizm. Tak? Więc w takim sensie uważałbym, że o prawdziwości teorii naukowych mówić się nie da, co nie oznacza, że ja nie chciałbym twierdzić, że praktyka naukowa nie jest praktyką prawdziwościową. Jest. Moim zdaniem jestem o tym głęboko przeświadczony. Tyle tylko, że ja bym na przykład wiązał prawdziwość tego, co dzieje się w nauce z pewnymi procedurami uzasadniania, akceptowalności, tak? Z takimi koncepcjami epistemicznymi traktowanymi faktualistycznie. Znaczy, z jednej strony uważam, że naukowcy mają pewne zobowiązanie prawdziwościowe, jest to element naszego etosu, który powinien kierować naszym postępowaniem, a z drugiej strony w ramach określonych wspólnot przyjmujemy pewne standardy akceptowania chociażby określonych twierdzeń jako rzetelnych. Tak? I w tym sensie takiego faktualnego związania z pewnymi metodami mówiłbym tutaj o prawdziwości. Ja tak nie szedłem w tę stronę, nie myślałem o tym jako o takim związku z realizmem, no to on tutaj jest oczywiście. To na początku tylko się odnoszę, że mi się wydaje, że masz rację, ale jednak trochę za bardzo ustawiasz tego chłopca do bicia. No bo to nie jest, jeżeli ustawimy sobie rzeczywiście warunki tego realizmu tak na takim wyśrubowanym poziomie, czyli że to tak jak mówisz, musi być reprezentacja, ale nie byle jaka, użyłaś słowa mocna, czyli pewnie taka właściwie, no może nie jeden do jednego, no ale przynajmniej nie taka jakaś bardzo subtelna w rodzaju, że to jest taki powiedzmy izomorfizm strukturalny, to pewnie już nie byłoby to. No to okej, to wtedy nauka wypada źle, ale po prostu nic nie wypada dobrze, więc to z tego, jakby, no ale okej, można odpowiedzieć, że no ale nauka pretendowała do takiej roli, która by coś takiego... Chyba zdroworozsądkowo często tak się traktuje. Często się tak traktuje, więc w tym sensie zgoda, ale wydaje mi się, że to jednak jest... że po prostu w dzisiejszych czasach my tyle już wiemy na przykład o uwikłaniu teorii w na przykład obserwacje, że większość naukowców, nawet jeżeli nie jest nie zna po prostu realizmu wewnętrznego, to mniej więcej takie stanowisko oni mają. Ale to trzeba by sprawdzić, po prostu robić jakieś ankiety.
moja odpowiedź, właściwie mówię, nie szedłem w tę stronę realizmu, to moja odpowiedź byłaby taka, że znaczy, mi się wydaje, że jakby taki problem opozycji, czy to jest prawdziwe, czy to jest użyteczne, prawdę tylko na bardzo, jeżeli ktoś jest zwolennikiem bardzo specyficznej teorii prawdy, to właściwie tylko naprawdę w większości innych teorii prawdy ten problem nie występuje, bo w większości przypadków, kiedy przyjmujemy rozmaite od klasycznej, począwszy teorii prawdy, to kategoria prawdziwości i kategoria użyteczności to są kategorie, które sobie spokojnie można krzyżować i wszystko gra. I ja bym powiedział, że właściwie nie widzę powodu, żeby się przejmować jakąś specyficzną jedną teorią prawdy, w której byłoby inaczej. Więc jeżeli przyjmiemy inne teorie prawdy, no to takie jak chociażby klasyczne, ale i tak w praktyce, jak mówię, nie tylko tę, no to po prostu nauka produkuje zdania prawdziwe, użyteczne, zdania fałszywe, użyteczne, zdania prawdziwe, nieużyteczne i zdania fałszywe, nieużyteczne. No więc, czyli wszystkie możliwości są tutaj dopuszczalne, ale żeby ta wypowiedź moja nie była taka banalna, to podkreślę jedną rzecz, że właściwie paradoksalnie to nauka jest takim, ja bym powiedział, dostarczycielem dwóch typów prawd, które są często właśnie kłopotliwe dla niej. Po pierwsze, w nauce jest gigantyczna liczba test, które są prawdziwe, ale kompletnie nieużyteczne właśnie. To jest właśnie powód, dla którego masa naukowców ma problem z podatnikiem, bo im musi wyjaśnić, dlaczego biorą od nich miliony na badania. Podczas kiedy z tych badań nie wychodzi żadna użyteczność, oni muszą kombinować, co powiedzieć temu biednemu podatnikowi, bo jemu nie można powiedzieć prawdy, tak myślą przynajmniej naukowcy, bo prawda jest po prostu zbyt skomplikowana. Ano taka, że często nieużyteczne badania okazują się super użyteczne na przykład po 200 latach. Więc jakby to jest taka prawda z punktu widzenia czysto jakby podatkowego, niewygodna trochę, ponieważ my chcemy mieć zysk za 2 lata albo za 5 lat, a nie za 200 lat. Podczas kiedy te prawdy nieużyteczne, one często są dają zysk po 200 latach. Więc nauka dostarcza gigantyczną liczbę praw, które są nieużyteczne. Co więcej, nauka często dostarcza takie rzeczy, które są po prostu nie tylko nieużyteczne, w sensie, że no, do niczego ich nie użyje, ale że w ogóle są kłopotliwe, przykre i przeszkadzają w życiu. Po prostu nauka często jest takim psują, które psuje zabawę ludziom. Czy ktoś sobie myśli, że coś jest takie właśnie metafizyczne albo specjalne, a tu naukowiec przyjdzie, nie, wiesz, słuchaj, to tylko taka twoja ewolucyjna historia. I ludzie mówią, widać po ich twarzach, mówią, nie, w ogóle idź stąd, nie opowiadaj tam tych historii, nie chcemy o tym słuchać. Albo, słuchajcie, no najprostszy przypadek, jeżeli nauka mnie informuje, że jestem zwierzęciem, które miało ewolucyjną historię i umrze, a potem się rozłoży w ziemi, to nie jest takie bardzo pocieszająca narracja. Więc to jest przykład czegoś, co nauka mnie, co nie jest dla mnie użyteczne w żadnym sensie, wręcz przeciwnie, fajniej byłoby żyć iluzją. Więc to jest moim zdaniem przy wszystkich innych takich, poza tą jedną taką koncepcją pragmatyczną prawdy, co do której też nie mamy czasu, żeby to wchodzić, to nie jest aż takie oczywiste, to wydaje mi się, że absolutnie opozycja nie jest potrzebna. Ale w takim układzie, bo wspomniałeś tutaj klasycznej koncepcji prawdy, czy z nią nie jest jednak związane roszczenie do silnego realizmu? Nie, niekoniecznie, bo to może być, no, w realizmie takim umiarkowanym też możesz mieć koncepcję prawdy. Ale zazwyczaj oczywiście, że będziesz wtedy miał zapośredniczoną prawdę przez na przykład teorię, no ale nadal to będzie relacja, która ci coś mówi o tym, jak się ma rzeczywistość w stosunku do twoich słów. Owszem, w danym na przykład schemacie pojęciowym. No tak, no ale to znaczy, że masz trzyczłonową relację, ale nadal jednym z członów tej relacji jest rzeczywistość. Więc jest nieźle nawet. Okej, to znaczy ja znam realistów takich metafizycznych, żeby powiedzieli, że to już jest nierealizm, tak? No, ale to nie, i że nie to korespondowanie, ta prawdziwość korespondencyjna tutaj jest poniekąd ustawiona pod schemat pojęciowy. Nie no, ale no wiesz, no, realizm, ja bym powiedział, że to jest nadal realizm, bo mówi coś o świecie. Teraz znów, to właściwie tyle samo, co ta poprzednia rzecz właściwie powtórzy. Jeżeli sobie ustawimy kryteria, takie sobie wyślubujemy, że nic ich nie spełnia, to potem nie dziwota, że jesteśmy zgorzkniali. Chodzimy i mówimy, a wszystko nie działa. No ale po prostu te kryteria były niedobre. To jest banalne, się zaczęło od platońskiej wizji nauki, wiedzy jako wiedzy pewnej, niezmiennej. To jest absurdalny pomysł.
I to jest po prostu, on nam przeszkadzał bardzo, jak przestaniemy w ten sposób myśleć, to jakby nie mamy kłopotu. Ja się z tobą zgadzam, nawet mi się to podoba. Trzeba powiedzieć właściwie, że gdyby w ogóle tak abstrahując z Kartezjusza, by rzucić też wiele rzeczy by... Głośniej trzeba. Gdyby Kartezjusza usunąć, to też wiele rzeczy by się wyjaśniło. I też byłoby łatwiejsze wtedy, bo taki dualizm substancjalny, który prowadził Kartezjusz, w zasadzie nauki próbują sobie z nim w jakiś sposób poradzić, albo my kiedy podchodzimy do nauki, także właściwie no, próbujemy w jakiś sposób ten dualizm odmienić, odczarować właściwie, coś zmienić. Myślę, że to nie jest wina Kartezjusza, że jesteśmy dualistami, czy nawet jak nie jesteśmy dualistami, to jest w nas jakieś rezyduum dualizmu. Po prostu ludzie w ten sposób o sobie myślą, że mają jakieś dodatkowe aspekty, czy to może być, czy to będzie dusza, czy to będzie umysł, czy to będzie język, który jest nieredukowalny, jakaś sfera sądów. No, myślą w ten sposób ludzie o sobie i, żeby była jasność, może się kiedyś okaże, że no jest faktycznie jakiś aspekt, który trzeba badać innymi metodami. Ja nie tego nie wykluczam. Tylko chodzi mi o to, żeby nie zakładać z góry, że absolutnie on istnieje i nie da się badać tymi metodami. Może za 100 lat się obudzimy z informacją, że owszem, on istniał i że się go da badać tymi metodami. Może tak być. Tutaj się taki trochę paradoks właściwie pojawia, bo okazuje się, że nie, że właściwie taka metafizyka staje się bardziej pisemną użyteczna niż nauka, która właściwie metafizyka może być nieprawdziwa. Ale w jakim sensie metafizyka jest bardziej... No wie pan, to jest tak, że masa rzeczy... Znaczy jest bardzo łatwo pokazać, że jest dużo takich rzeczy, w które my wierzymy, one są użyteczne i my już na przykład po jakimś czasie wiemy, że ich nie ma. I to jest... bardzo ciekawa prawda o człowieku, że człowiek może w ten sposób funkcjonować, że na przykład w jakiejś społeczności można sobie założyć jakąś rzecz, że ona niby istnieje, no żeby nie wchodzić w jakieś super kontrowersyjne przypadki, no to najprostszy przypadek tego będzie, wydaje mi się, najmniej kontrowersyjny, że niektórzy uważają, że na przykład tak działa język w ogóle, że my na przykład zakładamy, że istnieje jakieś wspólne znaczenie, do którego wszyscy się odnosimy, dzięki temu komunikujemy się ze sobą dobrze, a tak naprawdę nie ma żadnego wspólnego znaczenia, do którego wszyscy się odnosimy. I jedyne co jest, to te nasze zsynchronizowane ze sobą praktyki i zachowania. Ale one by nie były zsynchronizowane, gdybyśmy nie mieli tej fikcji znaczenia wspólnego. No to jest przykład. I tak samo mogły być na przykład niektórzy uważają z etyką, tak samo niektórzy uważają z tego typu zjawiskami. Więc to jest bardzo ciekawa informacja na temat człowieka. I wydaje mi się, że to, tylko że też nauki badają. Bo to jest jakby pewne, to jest rodzaj takiej socjologii poznawczej. Dlaczego ludzie tak myślą? Do czego społeczności potrzebny jest ten mit? I tego typu rzeczy. To w zasadzie możemy teraz przejść do tego trzeciego pytania o rolę filozofii w świecie, który wydaje się być zdominowany przez naukę. Czy właściwie jaka jest rola? Jakie miejsce filozofia może zajmować? Ponieważ kiedy stawiamy w propozycji naukę do filozofii, to pojawia się właściwie wiele kryteriów i na przykład możemy mówić o postępie, dajmy na to w filozofii, postępie w nauce, tylko ten w nauce postęp jest o wiele bardziej obserwowalny. W zasadzie okazuje się, że filozofia jest gorsza na przykład niż nauka. Bo też myślę, że albo przynajmniej takie pojęcie jest, to też można wziąć pod uwagę na przykład statystyki i ilość studentów przez na pierwszy rok na przykład, nie wiem, na jakieś nauki, na przykład, no nie wiem, dajmy na to na chemię, albo na filozofię, chociaż może to porównanie nie jest najlepsze, ale możemy sobie wyobrazić jakąś inną po prostu naukę. Czyli ja mam kolejny problem z pytaniem, bo ja wcale nie jestem przekonany, że żyjemy w świecie zdominowanym przez naukę. O, tu się zgadzasz. Z bardzo wielu powodów. Ale na przykład, jak pana kraboli głowa, to nie idzie pan do szamana, tylko do lekarza. Ja nie, ale dużo osób chodzi do szamana. Właśnie tutaj jest gdzieś pogrzebany pies, że my żyjemy trochę w takiej, mam wrażenie, złudzie świata zdominowanego przez naukę. Między innymi dlatego, że można zobaczyć nazwisko, które ja nazywam jakąś naukowością retoryczną. Czyli doczepiania rozmaitych kwestii udowodnienia naukowego i tak dalej, do rzeczy, które z naukowością mogą mieć niewiele wspólnego, a niekiedy w ogóle nic nie mają wspólnego, tak? My mamy potwierdzone naukowe badania skuteczności jogurtów i farby do włosów. W określonej sieci marketów wiemy, że coś smakuje tak samo lub równie dobrze, bo wykonano badania socjologiczne.
Jakby poszukali Państwo informacji związanych z tak zwanym paradygmatem kwantowym, no to rozmaite zabiegi, które nazwałbym szamańskimi, chociaż może nie, bo to byłaby krzywda dla szamanów pewnie, tak? Też mają sankcję naukową, rozmaite biopola i tego typu rzeczy. No, ja tutaj nawet przygotowałem taki ładny cytat, jak ta retoryka naukowa może wyglądać w takim przypadku. To jest książka New Age. Nasienie gorczycy zawiera izosiarczan potasu z izotopem potasu K40, promieniującym fale krótsze niż na przykład promienie gamma, i to przez 5 lat, kiedy to intensywność promieniowania gamma zmniejsza się do połowy. Bo tak się między innymi reklamuje rozmaite zdrowotne rzeczy, tak? Więc w tym sensie teoretycznie nasycamy rzeczywistość społeczną naukowo, ale z nauką to nie ma absolutnie nic wspólnego. Mamy takie projekty jak geologia młodej Ziemi. Co to jest? Nurt kreacjonizmu, który stara się geologicznie udowodnić, że Ziemia ma między 6 a 10 tysięcy lat, bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i posiadający swoje periodyki, których ci tak zwani geolodzy publikują. No mamy rozmaite tak, wcielenia kreacjonizmu, który próbuje przedstawiać się jako naukowy. Mamy takie zjawisko, które nazywa się neoludyzmem, czyli takie rozmaite ruchy negujące technologię i technonaukę w ramach takich jakichś apokaliptycznych lęków, które mają przed rozwojem technologicznym, tak? Więc jak spojrzeć na to wszystko, to ja nie mam przekonania, że my żyjemy w świecie rzeczywiście zdominowanym przez naukę. I nie mam wcale poczucia, że duża część ludzi wynosi jakieś elementarne zrozumienie tego, jak nauka działa na przykład. Raczej bym powiedział, że duża część ludzi jest pogubiona i jak dostaje komunikaty od biopola przez leczenie konchą po medycynę kliniczną, to często będzie angażowana antyszczepionkowo na przykład, tak? Bo z rozmaitych powodów uzna, że nie wiem, farmakologia jest tylko i wyłącznie wymysłem biznesmenów, którzy zbijają na ten kapitał, a szamańsko da się lepiej. Tak? I to jest taka moja uwaga do samego pytania, że ja tutaj mam problem ze stwierdzeniem, że ta nauka dominuje w świecie. Jakie bym widział miejsce dla filozofii? Ciągle. Uważam, że taką bardzo żywotnym obszarem, gdzie filozofia może się realizować, jest aksjologia. Tak? Nie w tej części koniecznie opisowej, bo to na przykład może zrobić socjologia moralności, tak? Ale w jakimś namyśle chociażby normatywnym. Tak? Uważam, że ciągle ważnym elementem filozofii jest filozofia czy teoria krytyczna. I tutaj taką perspektywę uprawiania filozofii też jak najbardziej widzę. Paradoksalnie widzę potrzebę takiego niekiedy wręcz mogącego być uznanym za irracjonalny dyskursu egzystencjalistycznego, gdzie roztrząsa się człowieka jako rozpacz, pustkę i rozmaite inne rzeczy. Dlaczego to mi się wydaje ważne? To mi się wydaje ważne na przykład w zderzeniu z czymś, co się opisuje w tej chwili w antropologii jako ideologię wellness, ideologię dobrego samopoczucia. Podporządkowanie jak gdyby człowieka w przegnięciu w taki mechanizm robienia wszystkiego, żeby było miło, z dobrym samopoczuciem i fit. Tak? To gdzieś utrąca część ludzkiego doświadczenia albo je patologizuje i z chęcią osobom, które nie wiem, wychodzą, mają kurację z rozmaitych uzależnień związanych z taką ideologią wellness, ja bym lekturę egzystencjalistów polecił, żeby odkryć jakieś dodatkowe doświadczenie, żeby to przełamać. Więc oczywiście jest jeszcze kwestia na przykład nierozwiązanych wielu problemów poznawczych, jak chociażby kwestie związane z filozofią umysłu, tak? Gdzie myślę, że współpraca filozofów i naukowców jest jak najbardziej żądana. Więc mnie się wydaje, że wcale tak źle nie jest tym, co filozofia ma dzisiaj do zrobienia. Całkowicie się zgadzam z tą pierwszą częścią w szczególności i tam dalej też zdaje się, muszę się zastanowić chwilę jeszcze, ale na początku to, co powiedziałeś, to całkowicie się zgadza, że ja mam, że co do tego pytania, mi się wydaje, że żyjemy z całą pewnością w świecie zdominowanym przez technologię, która jest wyforem oczywiście nauki, ale czy przez samą naukę to wątpię.
Dlatego właśnie, że ja bym powiedział, że właśnie za mało jest tej nauki w świecie obecnym. W tym w sensie takim właśnie, o którym mówiłeś. To znaczy, że jakby ona jest często wykorzystywana po to, żeby nam sprzedawać rzeczy, które nas nabierają, krótko mówiąc, bo ma pewną siłę retoryczną, ale w gruncie rzeczy, kiedy potem ten naukowiec wyjdzie do ludzi i opowiada im, słuchajcie, no naprawdę szczepionki działają, albo słuchajcie, no homeopatia to jest ściema, to my nie wierzy. Więc jakby to jest problem taki, że to jest wbrew pozorom, z jednej strony to, ten dyskurs jest bardzo widoczny, ale z drugiej strony nauka nie ma takiej siły, jaką by się można było spodziewać. Mniejszą niż na przykład ja bym chciał, żeby miała, w sensie takim, że w sensie przekonywania, że ma mniejszą siłę przekonywania w społeczności ziomcia. A jeżeli chodzi teraz o te kwestie, do czego filozofia może się naukowcom przydać, no to mi się wydaje, że jest kilka takich spraw. Te, o których ty wspomniałeś, to właściwie poza aksjologią, jeśli się ze wszystkimi zgadzam, co do aksjologii, to no fajnie, żeby próbować, ale mi się wydaje, że nic z tego nie wyjdzie. Znaczy, po prostu już, wydaje mi się, że po prostu etyka opisowa i tyle. Ale to, dlatego, że jakoś mam takie poczucie, że za długo już szukaliśmy czegokolwiek, żeby... Ja już mam... Ale okej, okay, może, jak ktoś ma czas, proszę bardzo. Więc, ale wracając do tego, co filozofia może zrobić, no to parę rzeczy takich wspomnę. Przede wszystkim wydaje mi się, że cały czas, to od razu się odwołuje do tego, co powiedziałem, o czym przed chwilą mówiliśmy i co powiedziałeś, że w gruncie rzeczy cały czas ważny jest ten problem demarkacji. To znaczy, że filozofia mogłaby po prostu pomóc w ustalaniu, co jest nauką, a co jest pseudonauką. Ponieważ ten problem, o którym my tutaj mówiliśmy, będzie jeszcze coraz bardziej dotkliwy z każdym rokiem. Coraz więcej różnych dziwnych dziedzin będzie nam się podszywało pod taki dyskurs naukowy i próbowało nas do czegoś przekonać, namówić, coś nam sprzedać. No i teraz byłoby fajnie, gdyby filozofia wymyśliła jakiś sposób na rozróżnianie tego. No i oczywiście filozofia to robi, jest cały czas ten namysł nad kryteriami odróżniania nauki od pseudonauki. Absolutnie to się robi i pewne pomysły są całkiem niezłe. Nie mam czasu, żeby je przedstawiać, ale trochę tego jest. Więc to jest pierwsza rzecz, którą mogę się przydać. Druga rzecz to jest taka, że właściwie filozofia od zawsze funkcjonuje w takim... Ja zawsze tak filozofię widziałem jako jedną z ważniejszych funkcji, że filozofia jest moim zdaniem takim po prostu laboratorium nauki, czy taką nauką w wersji beta. Że po prostu tu w filozofii pojawiają się takie nowe pomysły, które są często być może wariackie i kompletnie nikomu niepotrzebne i w ogóle do niczego, ale niektóre z nich robią karierę. I kiedy one zrobią karierę, to stają się po prostu odrębnymi dziedzinami. I to czasem filozofów boli, bo oni zaczęli, zadali fajne pytania, a ktoś inny udzielił odpowiedzi na innym wydziale. Ale to trzeba się z tym pogodzić, że tak po prostu będzie. I to jest dobrze, bo to po prostu jest tak, że wytwarzamy nowe dziedziny w jakiejś mierze. Wiadomo, że widać, że w historii to jest jasne, jak wyłoniła się fizyka, jak wyłoniła się chemia, jak wyłoniła się biologia, socjologia, psychologia, kognitywistyka teraz. I myślę, że to się będzie działo coraz częściej. Więc filozofia jest tą dziedziną, w której można sobie pozwolić na eksperymenty. Jest wiele wtedy niewypałów, ale jakaś nowa dziedzina się pojawia. Dzięki temu, że filozofia zadaje pytania, na które nikt inny nie umie odpowiedzieć i wtedy się pojawia specjalista. Potrzeba jakby nisza w nauce dla nowego specjalisty. No i ostatnia rzecz, która mi się wydaje istotna, to jest to, że filozofia powinna, jak sądzę, no, być nadal tą dziedziną, w której po prostu uprawia się metodologia, aczkolwiek tego nie chciałbym jej odbierać. Czyli metodologia nauk nadal uważam, że to jest ważna rzecz ze względu na filozofię. Chociaż nie oszukujmy się, to jest taki dział filozofii, w którym jak najczęściej ludzie mam wrażenie ulegają takiemu złudzeniu, że oni są potrzebni. Podczas kiedy filozofów nauki czasami czytają tylko inni filozofowie nauki i nikogo poza nimi to jej nie obchodzi. W szczególności nie obchodzi to czasem tych naukowców, którzy... Ale żeby była jasność, nie lubię tego cyniczny, bo nie obchodzi ich, ale to jest ze stratą dla nich, że oni tego nie czytają. Bo potem czasami takie rzeczy się dzieją. Przeczytajcie sobie Państwo na przykład z ciekawości kiedyś słynną krytykę, która teraz niedawno była, Stephena Hawkinga, który się nagle zaczął wybrzydzać na filozofię, że ona umarła, że w ogóle, a jak nie umarła, to powinna umrzeć, trzeba ją dobić i tak dalej. Więc poczytajcie sobie taka naprawdę, widać, że po prostu bardzo mu się filozofia nie podoba. Ale jak przeczytacie sobie argumenty, które Hawking podaje za tym, dlaczego filozofia jest do kitu, to są po prostu argumenty żywcem wyjęte z koła wiedeńskiego, z początków koła wiedeńskiego. Więc jakby widać, że on po prostu nie poczytał tego,
nie zobaczył, że to już zostało powiedziane i coś się tam z tymi argumentacją stało i jakby zachowuje się jak każdy taki, jak często po prostu inteligentni ludzie myślą, że mogą zostać filozofami, nie patrząc, co się wydarzyło w tej w historii filozofii. I jakby mówią coś i niekiedy po prostu mówią coś, co my dobrze znamy, a oni myślą, że powiedzieli nam bardzo świeżą rzecz. Więc jakby to jest... ci naukowcy mogliby czasami poczytać filozofów, to by im się nie zaszkodziło. Więc to tych kilka dziedzin, demarkacja, metodologia nauki, ale i najważniejsze, znajdowanie nowych obszarów dla nauki. To mi się wydają takie dosyć istotne rzeczy, które filozofowie nadal mogą robić. Jak w przypadku Hawkinga można powiedzieć, że doczytał właściwie historię, ale także właściwie i dalszych losów. No tak, tak. Ja mówię, że tak chodzi, że zobaczył, co się stało z tymi argumentami dalej. To by wiedział, że one już nikt ich nie głosi. Dlatego, że otwarty zostały. Czy można na przykład zgodzić się z taką tezą, że filozofia naśladuje naukę? Dajmy na to eksperymenty myślowe, bo na przykład w nauce taki ścisły eksperyment jest czymś naturalnym, czymś codziennym. Natomiast eksperymenty myślowe także w filozofii funkcjonują, tylko ich status jest nieco inny, ale też mają pomagać zrozumieć na przykład właśnie problem dualizmu substancjalnego, na przykład relacji między umysłem a ciałem. Prowadzę zajęcia z eksperymentów myślowych, które wybronię. Bo eksperymenty myślowe to jednak jest coś innego niż eksperymenty. I to nie jest tak, że eksperyment myślowy to jest taki eksperyment, który po prostu szkoda nam pieniędzy, żeby go zrobić, czy coś, albo nam się nie chce. To wtedy to sobie zróbmy eksperyment myślowy. To nie tak działa. I ja tak nie rozumiem. A nie, ja tak panu nie przesuję. Tylko chodzi o to, żebyśmy zauważyli, że gdyby tak było, to byłby jedyny powód, dla którego moglibyśmy powiedzieć, że filozofia naśladuje tak jest takim nieudolnym naśladowaniem naukowców, że może tak by mogło wyglądać. Filozofowie to są ci goście, którym się nie chce iść do laboratorium, tylko siedzą w fotelu i po prostu myślą. Myślą, że wymyślą bez sprawdzania. To oczywiście tak nie jest, ponieważ eksperyment myślowy ma tą charakterystyczną cechą eksperymentu myślowego, takiego właściwego eksperymentu myślowego, jest to, że jeśli tylko sobie wyobrazicie za chwilę, że wykonacie go naprawdę, to macie takie poczucie, po co? Nic bym tu nie uzyskał. Pomyślcie sobie przez chwilę o słynnym eksperymencie myślowym ze statkiem Tezeusza. Jeżeli macie, jest to eksperyment, on leci na szybko tak, że jest sobie statek, który stoi i chcemy go mieć i chcemy go zwiedzać, bo to jest powiedzmy takie muzeum. No i teraz ten statek się psuje, jak każda rzecz, więc wymieniamy klepkę po klepce, po kawałku, po prostu wymieniamy ten statek, naprawiamy go i zapisujemy sobie takie każde wymiany i w pewnym momencie odkrywamy, że wymieniliśmy już wszystkie. I wtedy zadajemy sobie pytanie, czy to jest nadal ten sam statek, czy nie. To jest typowy eksperyment filozoficzny. I teraz, nieważne co myślicie o tym, pomyślcie sobie, gdyby ktoś do was przyszedł i powiedział tak, słuchaj, wahasz się, nie jesteś pewny, czy to jest ten sam statek, czy nie. To chodź, naprawdę zbudujemy taki statek i będziemy wymieniali, zobaczymy, co się stanie. To wtedy odpowiemy, ale to mi nic nie da. Samo wymyślenie tego jest wszystko, co potrzeba. Więc to jest eksperyment myślowy. Coś takiego, przy czym jak pomyślę sobie, że go zrobię, to mam takie poczucie, to mi już nic więcej nie da. Więc w tym sensie tego typu eksperymenty nauka też wykonuje. Znaczy jest dużo eksperymentów myślowych też w nauce. Więc jakby to, mi się wydaje, że filozofia nie naśladuje nauki po prostu. Nie. Mogę tylko dopowiedzieć, że w kole wiedeńskim Ayer, który właściwie tam był i wrócił do tej nawiasy brytyjskiej z Wiednia, sam też stwierdził, że właściwie można wykonać pewne eksperymenty, nie będąc po prostu nadając im status zdań prawdziwych albo fałszywych. To w eksperymentach się robi, więc to jest też takie właśnie podkreślenie tego, że to już było od dawna właściwie eksperyment myślowy, czymś takim znaczącym. Ja już dużo gadałem. Ja też nie. Ja nie będę komentował teraz wszystkiego. To może w takim razie ktoś z publiczności by chciał, ktoś z Państwa zadać jakieś pytanie, dopowiedzieć, skomentować coś. Coś powiedzieć, co mu się podobało, coś podobało się bardziej. Najlepiej jak ktoś się nie zgadza, wtedy jest zabawne. Jeśli można, to nie ma innych głosów. No więc ja muszę powiedzieć, ja tutaj przyszedłem się dowiedzieć właściwie, jak sprawy stoją, bo to jest dość niejasne dla mnie, jak ta relacja wygląda. I spodziewam się, że się czegoś dowiem. Znaczy, to, co mnie uderza, to optymizm obydwu panów, że tu są jakieś dwie strony, filozofia i nauka i tak dalej. Otóż wydaje mi się, że sprawy stoją znacznie gorzej. I ten tytuł tutaj, filozofia w dobie nauki, jest już pewną diagnozą. Tak?
I tu bym, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to bym się tutaj zgodził z panem doktorem Grabarczykiem, tak, że tutaj się nie da ukarać filozofii w ogóle, jakby abstrahując od istnienia nauki, albo też ignorując naukę, ale uzasadnienie, z uzasadnieniem już mniej jakby, czy uzasadnienie było mniej dla mnie przekonujące, tak. Dlatego, że ten mój pesymizm wynika z tego, że tak jak się tutaj rysuje filozofia, to właściwie ona już nie ma właściwie swojej dziedziny. Ona już jest tu jest opisywana jako pewna działalność albo funkcja i w gruncie rzeczy ta funkcja sprowadza się do obsługiwania nauki. Znaczy te wszystkie tu wymieniane dziedziny, metodologia, prawda, jakaś demarkacja, to znaczy jeszcze jakby zastrzeganie jakiegoś terenu dla siebie, żeby już nie zostać, że tak powiem, zupełnie zanihilowanym, znaczy unicestwionym, prawda. To się sprowadza właściwie do takiej funkcji usługowej, tak, to znaczy co wynika z tego, no nie wiem, tam pozytywizmu, prawda, scjentyzmu, czy tych prób odreagowywania w jakichś filozofiach antypozytywistycznych, prawda, czy tam filozofiach życia, czy gdzie się jakby programowo jakby próbuje przeciwstawić filozofię nauce albo uczynić ją programowo nienaukową. Tak. No więc właściwie żadna z tych ewentualności nie wydaje się pociągająca i jakby wskazuje jedynie na kryzys. Tak. Bo no nie ma ucieczki przed tą dominacją nauki. Te przykłady, które tutaj były podawane, no to są jednak jakieś ekscesy, prawda? To może mówić coś o stanie świadomości, o jakby powiedzieć jakości nauczania i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak no jest ta, są te właśnie technologie, prawda, które jakby organizują rzeczywistość, tak? I nie ma od tego ucieczki. I niezależnie od stanu tutaj naszej edukacji, prawda, czy też braku mikrofonów dzisiaj, tak? No to technologia organizuje rzeczywistość i nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Nie sądzę, żeby, tak powiedzieć, perspektywa dla filozofii rysowała się, przynajmniej dopóki nie ogarnie tej sytuacji i dopóki na nowo ta relacja między filozofią i nauką nie zostanie odczytana. Zwłaszcza, że jest to relacja, no, jakby historycznie powstała. Tak? Przecież początkowo nauka i filozofia to było to samo mniej więcej. W gruncie rzeczy było to samo. To nie jest problem, który od samego początku filozofię nurtuje. No. Tylko to w pewnym momencie powstał problem jakby odłączenia się nauki i próby poradzenia sobie z tym. Tak. I te próby no, jakby wypadły niezadowalająco. To znaczy, właściwie ignorowano tę rozdzielność, prawda? Przez wiele tych osiągnięć naukowych, nowożytności, było filmowanych jako filozoficzne po prostu. Nie było tu żadnej różnicy. Jeszcze Kant przecież pyta, czy metafizyka może wystąpić jako nauka, czy próbuje zbadać tę możliwość, że ona może wystąpić jako nauka. Czy Hegel, nie wiem, pisze encyklopedię nauk filozoficznych, to znaczy te wszystkie nauki, czy też dziedziny filozofii, czy też przedstawia jako naukowe, tak? Ale już w tym samym czasie, nie wiem, Comte pisze tą swoją kurs filozofii pozytywnej, prawda? I sprawy się zmieniają i okazuje się, że filozofia, czy ta faza filozoficzna, czy faza metafizyczna, no właściwie już należy do przeszłości. Więc nauka czy w nauce byłby istotny ten twardy rdzeń, o którym Pan wspomniał, tak? To znaczy ten rdzeń, który się nazywa matematycznym przyrodoznawstwem, prawda? Jeszcze tu jakąś ten eksperymentalność jeszcze do tego trzeba dodać i to jest ta prawdziwa naukowość. Natomiast no, humanistyka no jest tutaj problematyczna, prawda? Czyli naukowość jest problematyczna. Co ona funkcjonuje, o ile zostaje wpisana
w ten tryb funkcjonowania administracyjnego wyznaczanym przez tę twardą naukowość. Tak? Produkcja tekstów i, jakby to powiedzieć, produkcja wiedzy, prawda? Produkcja wiedzy. Czy na tym polega filozofia i czy to nie prowadzi po prostu do zanegowania filozoficzności filozofii za cenę utrzymania jej, jakby to powiedzieć, quasi-naukowego statusu. Zastanawiam się właściwie, gdybyśmy zapytali się odwrotnie właściwie o filozofii, ale także właściwie jakby nasza dyskusja wyglądała, gdybyśmy postawili pytanie nauka w dobie filozofii. To by jakiś świat możliwy, tak? Albo bardzo miniony. No właśnie, nie, bo miniony to wtedy nauki nie były. Więc nie wiadomo, co to było. Jakby ta, jak filozofia była mainstreamem, to nie było nauki po prostu. Filozofia była nauką. No nie, no tak, no w tym sensie nie było nauki jako oddzielnie, tak? Oczywiście. No, to... Czyli ja bym jednak optował za tym, żebyśmy odróżniali to, co Paweł zaproponował, ten aspekt techniczny od nasycenia rzeczywistości nauką. Ja uważam, że to są zupełnie dwa różne momenty. Rzeczywiście żyjemy w rzeczywistości zasyconej artefaktami, które są związane z nauką, ale te artefakty działają potem w tej rzeczywistości w bardzo różny sposób. Tak? Ci neoludyści, do których się odwoływałem, też są przyklejeni do smartfonów, laptopów i wielu innych rzeczy, ale nie po to, żeby tutaj ugrać cokolwiek w nasyceniu rzeczywistości nauką, tylko w apokaliptyczny sposób krytykować postęp technologiczny i naukowy. Na Facebooku. Na przykład, tak? Albo promować, to jest coś, co moja koleżanka ostatnio odkryła, perspektywę obcych, którzy nas tworzyli w ramach czegoś, co się nazywa realianie. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo osoby wierzące w realian, deklarujące się jako bodajże religijni ateiści, uważają, że owi realianie czy obcy popierają na przykład prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce. Jest nawet cały manifest w ramach czarnego protestu, którego wynika tak, że to jest jak najbardziej zgodne z tym, co ci obcy zrobili. No, no i tutaj jest wykorzystanie bardzo różnej retoryki od i bardzo różnych elementów z artefaktami włącznie. Ja nie jestem aż taki optymistyczny, jeżeli chodzi o nasycenie rzeczywistości nauką. To może powiem od razu. I dwa, że ja wskazałem trochę inne momenty, którymi filozofia może się zajmować niż Paweł. Oczywiście te, o których Paweł mówił też, ale mnie na przykład nie do końca boli to, że filozofia stała się bardziej funkcjonalna. Może dlatego jestem bardziej optymistyczny, tak? Że to jakoś prywatnie jest mój olbrzymi problem. Czy nie wyobrażam sobie, żeby usiąść i napisać dzisiaj filozofię przyrody w kategoriach arystotelesowskich, bo ja nie mówię tak o Hegelu, ale znam publikacje z lat 2000, gdzie tak filozofię przyrody się wykłada. Się mówi o materii, formie, czterech przyczynach, zmianie substancjalnej. I to jeszcze w ramach stanowiska, które ma być realistyczne, metafizyczne zresztą, tak? To jest, to rzeczywiście, tego typu publikacje, pamiętam, że kiedyś mi pokazywałeś trochę takich rzeczy. To jest, o tym zupełnie zapomniałem, ale faktycznie taki rodzaj filozofii. Ja się odniosę do tego problemu takiego wrażenia służalczości względem nauki, jakie te proponowane przeze mnie funkcje filozofii mogą wytworzyć. No mi się wydaje, że to nie jest tak źle, dlatego że po prostu to jest tak. Po prostu, jeżeli spojrzeć na relacje nauki do filozofii w taki oto sposób, że to jest po prostu generalnie jeden projekt. To nie jest tak, że to są dwa oddzielne projekty, nie wiem, które ze sobą walczą, tylko to jest jeden projekt mający na celu wyjaśnienie świata, po prostu. To jest, wszystko to ma ten jeden cel, wyjaśnienie świata, którego my oczywiście jesteśmy częścią świata i nas. Tak? No i teraz, jeżeli taki naiwny pogląd nawet przyjmiemy, to po prostu jest tak, że czasem my coś pomożemy tamtemu, że tak powiem, sektorowi, czasem tamten sektor coś nam pomoże. Jak ja na przykład chodzę na, rozmawiam ze swoimi kolegami i koleżankami z filozofii umysłu, to czasami jak patrzę na ich referaty, to mam takie odwrotne wrażenie.
jakby ci ludzie z nauk szczegółowych to byli jacyś tacy niewolnicy, którzy nam dostarczają badań, a my sobie tylko siedzimy w naszych wieżach i patrzymy, o, ten zrobił taki eksperyment, a tutaj takie dane eksperymentalne, a tutaj takie, wyciągnijmy z tego fajne dane, a my nie robimy żadnych danych eksperymentalnych. Więc to tak trochę wygląda, że ktoś tam inny mógł powiedzieć, ej, no my dla was harujemy, a wy sobie siedzicie i publikujecie na ten temat. Więc to jest tak, że w obie strony można powiedzieć, że to wygląda czasami na taką relację służalczości. No, dlatego, że po prostu jak się razem coś robi, to się sobie pomaga. Ja dlatego jestem optymistą. W zasadzie, kiedy mówimy o filozofii, to nie jest tak do końca jasne, o czym mówimy, bo mówimy o różnych oddziałach, są dyscypliny filozofii. Znaczy, ja dlatego w ogóle zacząłem od tego, że uważam, że są nauki i są filozofie. Tak? I to, że są filozofie, to myślę, że widać też w takiej perspektywie historycznej. Chyba Ado, tak? Wyróżniał te dwa nurty, w którym jeden nurt to była filozofia rozumiana jako pewne ćwiczenie egzystencjalne. Tak? Czyli filozofia niekoniecznie musi mieć w założeniu taki element po prostu czysto poznawczy. Tak? I ten taki terapeutyczny, czy ascetyczny, czy ćwiczący egzystencję nurt filozoficzny, moim zdaniem, też ma dzisiaj dużo do zaoferowania, tak? Jest jakiś renesans na przykład, ja nie wnikam na ile to jest porządny stoicyzm, tak? Ale można obserwować na przykład powrót do stoicyzmu po tych rozmaitych buddyzmach, wschodnich duchowościach i w poza naszej kultury propozycjach jakiejś pracy nad sobą, no chociażby wrócił stoicyzm. Tylko wtedy to już jest inne pytanie, bo jak my mamy, ta filozofia, ja też tak założyłem, że mówimy o filozofii akademickiej po prostu, uprawianej jako dziedzina wiedzy i wtedy ona jest przeciwstawiana nauce, a na przykład to, o czym ty mówisz, to z kolei konkuruje, nazwijmy to, na społeczeństwie z jakimiś terapiami psychologicznymi. Tylko, że też jest tak, to jakiś jest element, religią, czy to też jest jakiś element, powiedziałbym, w tej chwili pracy akademickiej, bo na UŁS-ie można skończyć coaching filozoficzny. No właśnie, no tak, racja, rzeczywiście, to nie jest takie rozwiązanie. A co więcej powiem, są publikacje filozofów i filologów klasycznych, które, porządne publikacje, które mówią o tym, że filozofia starożytna i średniowieczna, duża część filozofii starożytnej, część filozofii średniowiecznej to jest po prostu ćwiczenia duchowe, ćwiczenia duchowe. I Pierre Hadot i Juliusz Domański, tak? Okej, okay. To może za bardzo to sobie rozdzieliłem w głowie. Jak myślę, czytałem teraz na pytanie, nie? Tak. Teraz miał sobie jedno, które mi od jakiegoś czasu chodzi po głowie podczas tej debaty. Nie wiem, czy jest do końca zasadą. Jeśli nie jest, to bardzo proszę mi wybaczyć. A tak nie chcę się odczepić ode mnie z jakiegoś powodu. Pytanie odnośnie tego właśnie, czy filozofia może być w jakiś sposób odrębna zupełnie właśnie, chociażby na przykład w Poznaniu jakimkolwiek od jakichkolwiek innych nauk. Wyobraźmy sobie, że wypowiadamy, może nawet nie powiedzieć, takie proste zdanie, wyjątkowo proste i banalne, jak istnieje coś, kropka. Wypowiadamy to zdanie i ono oddaje pewien, jakby to powiedzieć, sąd poznawczy, z którym niewątpliwie tak na razie, nie wchodząc w szczegóły, obiektywnie można się w jakiś sposób zgodzić, niewątpliwie. I właśnie, skoro można się zgodzić na taki sąd, to czy... Chodzi mi o to, że ten taki sąd jak gdyby no, nie ma większego związku z żadną nauką, wydaje się taki bardzo stricte właśnie filozoficzny, związany z filozofią, a jednak no, każdemu wydaje się, że jednak jest prawdziwy, cokolwiek kryłoby za tym słowem istnieje, cokolwiek kryłoby za tym słowem coś. Więc czy tutaj faktycznie może być uprawnione jednak jakieś, chociażby tak ogólne, już tak bardzo ogólne, ale jednak jakiekolwiek poznanie dla samej filozofii, powiedzmy, sensu stricte. Znaczy, ja się obawiam, panie Michale, że z jednego sądu egzystencjalnego to my filozofii całej nie wydedukujemy. Nie, całej nie, absolutnie, ale czy jakkolwiek jednak da się to uprawomocnić? Znaczy, bo to pewnie troszkę pytanie do mnie. To jest kwestia, jak my rozumiemy te związki filozofii i nauki. No bo Paweł w pewnym momencie zacząłeś mówić o tym, że chociażby filozofowie mają określoną wiedzę tła, którą czerpią z edukacji, pośrednio czerpią z nauki, z czym ja się oczywiście zgadzam.
No ale to związek ich filozofii z nauką, powiedzmy, w takiej perspektywie jest bardzo luźny. Mi chodziło, żeby była jasność o to, że oni mogą nie uświadamiać sobie, jak bardzo ich intuicje są kształtowane przez tę wiedzę. O to mi chodzi. No tak, tylko że jeżeli tutaj, wiesz, weźmiemy jeszcze jakiś taki rygor szkolny, to oczywiście ta wiedza jest w określony sposób sterylizowana, no tak, i tak dalej. Tak, tak, więc ja bym powiedział, że to jest jednak bardzo luźny związek z nauką. To, o czym ja próbowałem myśleć, to są jakieś takie związki bardziej bezpośrednie. Tak? I kwestia demarkacji już będzie bardzo bezpośrednim związkiem. Jakieś zagadnienia rozwiązywane w filozofii umysłu też będą związkiem bezpośrednim. Tak? Uprawianie filozofii polityki niezależnie od rozstrzygnień przyrodoznawstwa, ale na przykład z kompletnym odrzuceniem teorii socjologicznych, z nieznajomością teorii socjologicznych, tak? To już będzie coś dla mnie dziwnego. Ja bym jednak wymagał, że ktoś, kto się zajmuje społeczeństwem i polityką, ma świadomość tego, co się dzieje w naukach społecznych. Tak? Ale to już jest też inny związek. Z jednym obszarem nauk niekoniecznie, z innych już owszem. Tak? A dyskurs jakiś aforystyczny, na przykład egzystencjalistów, może w takim bezpośrednim związku nie być ani z jednym, ani z drugim. Teraz byłoby to pewnie kwestia rygoru, czy my uznamy takich aforystycznych egzystencjalistów, czy nawet niekoniecznie aforystycznych jak Kierkegaard, tak za filozofów. Ja bym odpowiedział na Pana pytanie zupełnie inaczej, ale nie dlatego, że się nie zgadzam, tylko że po prostu można je rozumieć na dwa sposoby. Albo właśnie w ten sposób, albo że być może Pana pytanie, jeśli dobrze je zrozumiałem, ja je rozumiałem w ten sposób, że Pan pyta, czy jakby zadać takie pytania bardzo proste na takim super poziomie ogólności, to czy wtedy nie można by po prostu abstrahować od nauk? No, moim zdaniem w jakiejś mierze tak, ale dlatego, że mi się wydaje, że Pan z takim pytaniem, jak Pan zadał, to po prostu Pan zaczyna uprawiać logikę. Właśnie zaczyna zastanawiać nad tym, czy takie zdanie jest sensowne, jak jest, co to właściwie ono głosi, co to głosi, że istnieje, co to znaczy istnieje coś. Ja rozumiem zdanie, coś tutaj jest. To jest zdanie trywialne. Trywialne zdanie, że coś jest na Ziemi. To jest trywialne, ale coś jest, co gdzie? W świecie chyba, domyślam. I tego typu myśli zaczynamy sobie dosnuwać. I jak sobie tak to dodamy, to właściwie odkryjemy po cichu, że tak naprawdę się zastanawiamy, jak to kwantyfikacja by działała, że istnieje takie X, że co? Że ono jest na przykład we wszechświecie, czy co? Więc mi się wydaje, że po prostu pana, takie pytanie jak Pana jest właściwie rozstrzygalne, znaczy jest, to już jest takie wchodzenie właściwie w logikę albo w taką filozoficzną logikę, takie jest moje zdanie. I taka filozoficzna logika jest uprawiana bez, na przykład, często jest uprawiana bez na przykład świadomości tego, co robią neurolodzy. No, może być uprawiana w ten sposób. Ale to jest bardzo specyficzna dziedzina. Wąska. Ja mam takie pytanie. A ono właściwie, no myślę, że jest takim pytaniem, które jest siłą rzeczy istotą tego naszego spotkania dzisiejszego. Gdybyśmy dziś na przykład byli, co jest przedmiotem filozofii? Dlatego, że na przykład, jeżeli nie znajdziemy takiego przedmiotu, czy nie powinniśmy na przykład zmienić nazwy w takim razie dla tego, co robimy. I też myślę, że jeżeli mówimy o filozofii umysłu, to właśnie poszukujemy nazwy dla czegoś zupełnie nowego, co wcześniej się nie działo na przykład. W takim sensie nie działo... Przedmiot filozofii. Tak. Filozofii umysłu. W takim sensie, jak dzisiaj to robimy. To znaczy, kiedyś pytano na przykład o to, jak w jakiś sposób ciało łączy się z duszą, co robi Tomasz Zakwino na przykład, ale nie w takim sensie, jakim dziś. Więc co dzisiaj byłoby tą istotą filozofii? Chcesz powiedzieć, co jest istotą filozofii? Nie jestem esencjalistą, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. To czym zajmuje się filozofią? Mogę się wywinąć, panie Rafale, cytatem z Małgorzaty Kowalskiej, że przedmiotem zainteresowania filozofa może być wszystko. Od główki kapusty, po kwestie normatywne. Tak? Można jeszcze pójść do biblioteki i zobaczyć, co stoi, jakie książki są pod nazwą filozofii. Ale nie umiałbym wskazać czegoś takiego jak istota filozofii. Znaczy w ogóle mam problem ze wskazywaniem jakichkolwiek istot. Więc... Ja nie mogę się tak wywinąć, bo jestem esencjalistą.
Ale tylko w pewnych obszarach rzeczywistości. Taką małą istotkę po prostu wskaże. No, taką małą istotkę wskaże. Nie, no po prostu ja bym się zgodził z tym, że tu jest pewien problem, ale to nie jest taki problem olbrzymi, bo po prostu filozofowie się, filozofowie się wyspecjalizowali w zadawaniu pytań, co jest istotą tego. Jakbyśmy teraz zaprosili fizyków, chemików i tak dalej, byśmy zapytali, dobra, słuchajcie, tak, ale krótko, co jest istotą waszej dziedziny? To oni też by nie odpowiedzieli tak na starcie. To nie jest takie proste, ale odpowiedź, ja bym dał taką, że powiedzmy, że zgoda, że czujemy, że ta niejednorodność filozofii jest taka bardzo wyraźna. Mi się wydaje, że po prostu to wynika stąd, że filozofia jest, ma bardzo specyficzną historię, niepodobną do tej historii innych nauk. I teraz po prostu filozofia to jest taka dziedzina, która miała taką dużą listę pytań. Tam do tej listy trochę dochodziło i trochę z tej listy odchodziło. I to jest ta dziedzina, która się zajmuje tą listą pytań. Pewna liczba problemów, które pojawiły się w historii filozofii i one mogą często być kompletnie niepowiązane są albo zupełnie niepodobne do siebie. I po prostu filozofia to jest ta dziedzina, która się zajmuje tą listą problemów plus metodologią, plus znajdowaniem nowych problemów. Tak bym powiedział. A jeżeli trzeba zmienić nazwę, jeżeli trzeba nazwać... Nazwa... Dziedzina, która się zajmuje tą listą problemów i potem to jest długa nazwa i niewygodna, źle się googla. Więc, więc nie ma, więc ja może bym zmienił na inny jakoś. To już się pojawiło dzisiaj kilka razy. Czego jest więcej w takim razie? Czy żyjemy rzeczywiście w świecie zdominowanym przez naukę, czy po prostu żyjemy w świecie, który jest bardziej filozoficzny mimo wszystko? Albo w świecie, który jest bardziej metafizyczny? Ja bym powiedział, że żyjemy w świecie, który jest płynny. I nie widzę ani, żeby było więcej filozofii, ani żeby było więcej nauki. Na pewno jest jedno i drugie, jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Ja myślę, że w zależności od tego, na kogo byśmy patrzyli, to w jego chociażby światopoglądzie czy praktyce społecznej, tak, proporcja tych elementów będzie różna. Ale mam takie wewnętrzne przeświadczenie, że elementów z perspektywy nauki na przykład można by uznać za irracjonalne, jest bardzo dużo w dzisiejszej rzeczywistości. Ponieważ ja się takimi szerokimi kulturowymi kwestiami nie zajmuję, to teraz ja się wykręcę. Bo po prostu mówiąc szczerze, nie wiem, w jakim świecie żyję. Dlatego, że... ale wyjaśnię czemu, bo to tak brzmi po prostu jakimś szaleńcem, który uprawia dzisiaj. Chodzi po prostu o to, że wielokrotnie doświadczyłem tego, że żyję w takiej bańce, w takiej iluzji, bańce społecznej. Mam pewną grupę znajomych, ludzi, z którymi pracuję, ludzie, z którymi się przyjaźnię i często mam przekonanie jakieś, co dominuje w kulturze na podstawie tej bańki, a potem nagle wchodzę do większej bańki i w ogóle nie wiem, co się stało. W ogóle widzę, że żyję w innym świecie, niż się spodziewałem, kompletnie. Więc jakby mając to doświadczenie, takiego złudzenia, któremu często ulegam, po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że jakby no żyję w bardzo specyficznym środowisku, a zawodowo nie zajmuję się oceną kultury na przykład, czy społeczeństwa. Ja podzielam twoje doświadczenie i myślę, że rozmaite technologie nam też pomagają te bańki dzisiaj utrzymywać. Tak, tak? Chociażby algorytmy Facebooka. Tak. To, że denerwuję się rzadko, widząc, co się dzieje na mojej ścianie, to nie zawdzięczam temu, że rzeczywistość jest tak bardzo niesprzyjająca, tylko dlatego, że ktoś wyliczył, żeby pewnych treści nie pokazywać. A czy właściwie wszystkie pytania z listy właśnie, albo raczej, bo mówi się o czymś takim jak filozofia Berenice, prawda? Taka wieczna. Jaka? Berenice, a? Taka, która ma wieczne pytania, wielkie, że znaczące jest, prawda? Czy pomimo tego, że nauka daje nam czasami odpowiedzi na jakieś pytania, to nadal te pytania właśnie, które były w tej liście filozofii, one nadal tam są. Na przykład o problem wolnej woli. Jedno z spotkań właśnie poprzednie dotyczyło wolnej woli i neurobiolog, biolog by powiedział, że w zasadzie jesteśmy zdeterminowani. Ale my nadal mówimy, że jesteśmy wolni. Mamy wolność. Więc z jednej strony nauka nam coś może powiedzieć, ale ta filozofia próbuje nas jednak utrzymać w pewnym stanie właściwie, albo nadal pewne pytania. To nie jest oczywiste, czy to filozofia, bo pan, niech pan zauważy, że powiedział pan, że naukowiec nam powie, że nie ma wolnej woli, a my nadal mówimy, że jest. To znaczy kto? My w sensie filozofowie to mówimy, czy po prostu ludzie nie chcą się z tym pogodzić. Ludzie nie chcą się z tym pogodzić. Teraz filozofa ciekawym zadaniem, filozofa, ale także socjologa, jak mówię tutaj często, to nie ma co się oszukiwać, że często musimy współpracować ze sobą.
jest odpowiedź na pytanie, jeżeli rzeczywiście przyjmiemy taką wizję, w której no jest jasne, że wolna wola, wolnej woli nie ma, to możemy zadać sobie pytanie, dlaczego ludzie potrzebują tego mitu i nie chcą się go wyrzec? Dlaczego nie jest z wolną wolą, tak jak z tym, że wiemy o tym, że to Ziemia kręci się wokół Słońca, nie odwrotnie i po prostu nie zachowują się teraz tak, że po prostu nie, to jest niemożliwe, absolutnie nie przyjmujemy tej informacji do siebie. Z jakiegoś powodu nie chcemy przyjąć tej informacji? I to jest ciekawe filozoficzne pytanie. To jest w ogóle bardzo charakterystyczne, może o tym nie powiedziałem wystarczająco wyraźnie, bardzo charakterystyczny rys filozofii współczesnej polega na tym, że filozofia współczesna jakby przyjmuje, że pewne rzeczy są fikcją, ale zauważa, że wcale to nie jest koniec roboty. Bo nasuwa się wtedy pytanie dodatkowe, ale czemu one są tak ważną fikcją dla nas? Co ta fikcja nam robi? Dlaczego ona jest? Dlaczego nie możemy się jej wyzbyć? Wolna wola może, nie twierdzę, że tego nie rozstrzygam, ale wolna wola może być czymś takim. Dlatego wtedy jest roboty masę cały czas dla filozofa. Gdyby chcieć tak, bo nie widzisz, są jeszcze jakieś pytania może? Komentarz? To gdyby chcieć tak podsumować właściwie filozofia w dobie nauki, jaka jest rola filozofii, jeżeli w ogóle jest, jakie jest jej miejsce? Czy nauka wypiera filozofię, czy może filozofia nadal jest takim właśnie kolosem, ale nie na glinianych, ale na bardzo kamiennych nogach, który mimo wszystko się ostoi zawsze? Też o kolosie? Ja bym może zaproponował zmianę słownika. Tu mamy nie, chodzi mi po prostu o to, że ja nie wiem, czy do końca musimy jedno, znaczy filozofię i naukę koniecznie widzieć w takiej perspektywie antagonistycznej. Tak? Ja myślę, że jest kulturowo miejsce i dla nauk, i dla rozmaitych tradycji uprawiania filozofii. Ze względu też na rozmaite preferencje także filozofów, ich wyobrażenie o tym, czy jaka filozofia powinna być, może nas tą martwić bądź cieszyć w rozmaitym stopniu, ale nie widzę powodu, żeby uważać, że miejsca na robotę filozoficzną nie ma, a sam też ja nie czuję kompletnie żadnej potrzeby konkurowania, tak, z naukami. W takim sensie, że nie wiem, pójdę i powiem, że jestem filozofem, więc jestem fajniejszy, mądrzejszy i to, czym się zajmuję, jest kulturowo ważniejsze, tak? Uważam, że jedno i drugie jest ważne. Znaczy ja po prostu właściwie jeszcze bardziej to scalił. Powiedział, że jeśli coś jest tym kolosem, to po prostu nauka i filozofia razem, jako projekt wiedzy po prostu o świecie. No, to nam wyszło naprawdę niezwykle. Jak sobie uświadomcie sobie Państwo, że to jest taki projekt, który człowiek, cywilizacja ludzka zrealizowała, która wyszła niewiarygodnie. No, jak sobie pomyślimy o tym od różnych stron, jak wystarczy sobie pomyśleć o tym, na przykład, nie wiem, że jak jesteśmy zbudowani, jakie mamy receptory, jakimi jesteśmy omylnymi zwierzętami. I mimo to zbudowaliśmy taką strukturę, jaką jest nauka i filozofia razem, jak mówię, razem traktowana jako po prostu wiedza o świecie. Więc w tym sensie wydaje mi się, że to jest kolos. Nie widzę w ogóle tego problemu dlatego, że po prostu wydaje mi się, że bez trudu można, jeżeli się przyjmie, że mamy wspólny cel, jakim jest poznanie świata, działać razem. A jeżeli się okaże jutro, że nie ma roboty dla filozofii, to też jest taki twist trick. Co to znaczy, że nie ma roboty dla filozofii? To znaczy, że po prostu coś się udało zrobić i koniec. To się trzeba cieszyć z tego, a nie martwić. Jak się komuś coś, jeżeli są pytania, to moment, w którym nie ma roboty, to oznacza, że albo uznaliśmy, że to już jest koniec, nikt ich nie poznamy, ale to raczej nam nie grozi, bo ludzie nie są tacy, żeby się w ten sposób zachowywać, tylko raczej próbują rozwiązywać problem, albo po prostu odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, na te pytania. No i wtedy nie ma co się martwić, o ja znamy odpowiedź, to już co my teraz będziemy robić, no to sobie znajdźcie inne pytania. To jest po prostu i cieszcie się z tych, że rozwiązaliście te. Wydaje mi się, że to byłoby raczej, nam się wtedy cieszyć. Może chodzić o to, że nie ma płatnej roboty. Jest tyle rzeczy, można się zająć innymi rzeczami. To nie jest wielki problem, prawda? I niektóre są tak samo łatwe jak filozofia. I nie jest to tylko problem filozofów, powiedzmy na pociechę, tak. Bo rozmaitych naukowców z rozmaitych dyscyplin coraz bardziej oczywiście, też. Oczywiście.
wstanę w takim razie i podziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Szczególnie chciał prosić o brawa dla naszych gości, dla pana doktora Bogusławskiego oraz pana doktora Grabarczyka. Chciałbym przede wszystkim też podziękować panu profesorowi, panu doktorowi, który z tyłu siedzi, też za to, że z nami byli w tym czasie. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie dzisiaj, za dzisiejszy wieczór. Co mogę powiedzieć? Dziękuję także klubowi kawiarni All Star za miejsce, w którym mogliśmy się spotkać. Było to drugie spotkanie Klubu Filozofii w Łodzi. Następne za około 2 miesiące prawdopodobnie będzie dotyczyć filozofii kultury, więc na które już też teraz zapraszam. Osoby zainteresowane zakupieniem takiego magazynu w cenie bardzo promocyjnej, innej niż w sklepie, zapraszam do mnie, jeżeli ktoś tylko by chciał. Natomiast nie pozostaje nic innego, jak zapraszam do wejścia na stronę filozofii.eu. Tam też można pobrać magazyny w wersji PDF i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Thank you.